będziesz uczestnikiem lub absolwentem kwalifikacyjnego kursu zawodowego po 1 września 2020 roku, a może po 31 stycznia 2021 roku złożysz po raz pierwszy wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego przeprowadzanego w formule 2019 i spełnisz warunki dopuszczenia do niego, poznaj kilka ważnych informacji na temat przebiegu egzaminu zawodowego w formule 2019. Po pierwsze, egzamin zawodowy składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom Twojej wiedzy i umiejętności zapisanych w podstawie programowej z 2019 roku. Część pisemna zawiera zadania zamknięte, w których spośród czterech zaproponowanych odpowiedzi A, B, C albo D trzeba wskazać jedną poprawną. Na rozwiązanie 40 takich zadań przeznaczonych jest 60 minut. Zadania przede wszystkim będą sprawdzały ważną wiedzę i umiejętności bezpośrednio związane z wykonywaniem zawodu, w którym się kształcisz. Będziesz również rozwiązywać zadania sprawdzające znajomość języka obcego zawodowego, znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy małych zespołów. Co istotne, zadania w części pisemnej będziesz rozwiązywać na ekranie komputera, a nie w papierowym arkuszu egzaminacyjnym. Niektóre z zadań mogą więc zawierać materiały multimedialne. Zadania do części pisemnej nie są jawne. Poznasz je dopiero na egzaminie. W części praktycznej egzaminu zawodowego będziesz rozwiązywać zadania odnoszące się do codziennych sytuacji i obowiązków osoby wykonującej zawód, w którym się kształcisz. W niektórych kwalifikacjach będzie trzeba uzupełnić albo utworzyć dokumentację, czasem z wykorzystaniem komputera. W innych kwalifikacjach trzeba będzie coś wykonać albo pokazać umiejętność świadczenia usługi. Na wykonanie zadania w części praktycznej przeznaczono od 120 do 240 minut. W zależności od kwalifikacji. W przypadku części kwalifikacji zadania do części praktycznej będą jawne. Oznacza to, że wszystkie zadania, które mogą pojawić się na egzaminie, zostaną opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Aż do wejścia na salę egzaminacyjną nie będziesz jednak wiedzieć, które zadanie będziesz rozwiązywać. Aby zdać egzamin, trzeba zdać obie części. Żeby zdać egzamin zawodowy z danej kwalifikacji, musisz uzyskać co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia w części pisemnej oraz co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia w części praktycznej. Jeżeli zdasz egzamin w obu częściach, otrzymasz certyfikat kwalifikacji zawodowej z ostatecznym wynikiem egzaminu z kwalifikacji. Wynik będzie wyrażony w procentach i będzie to suma wyniku z części pisemnej, pomnożonego przez 0,3 oraz wyniku z części praktycznej, pomnożonego przez 0,7. Jak widzisz, wynik z części praktycznej ma dużo większą wagę w wyniku ostatecznym, ale wynik z części pisemnej również jest istotny. Aby uzyskać dyplom zawodowy, trzeba nie tylko zdać obie części egzaminu z każdej kwalifikacji, ale również uzyskać odpowiedni poziom wykształcenia. Każda osoba, która otrzyma certyfikaty ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie, otrzyma dyplom zawodowy. Dyplom będzie zawierał końcowy wynik egzaminu. W przypadku, jeśli dany zawód ma wyodrębnioną jedną kwalifikację, uzyskany wynik będzie wynikiem końcowym. Natomiast jeśli dany zawód ma wyodrębnione dwie kwalifikacje, końcowy wynik będzie obliczany przez dodanie wyników osiągniętych z każdej kwalifikacji, a następnie podzielony przez 2. Na dyplomie znajdzie się informacja o poziomie polskiej ramy kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji. Dzięki możliwości odniesienia wyniku do podanych ram,
poziom kompetencji będzie zrozumiały dla wszystkich pracodawców w Europie. Co więcej, razem z dyplomem otrzymasz również suplement w języku polskim i angielskim. Będą w nim wskazane kluczowe umiejętności, które posiadasz. Znasz już praktyczne informacje o przebiegu egzaminu. Zachęcam Cię do obejrzenia kolejnej animacji, w której szerzej omówione są zasady przystąpienia do niego. Znajdziesz ją na kanale YouTube Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółów, odwiedź stronę internetową CKE. W zakładce Egzamin zawodowy, formuła 2019, znajdziesz m.in. informatory o egzaminie zawodowym, opis sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu, czy komunikaty dotyczące egzaminu. Informacje będą cały czas uzupełniane i aktualizowane, więc zaglądaj na stronę regularnie. Powodzenia na egzaminie!